Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, się robi do nas kolejnym odcinku z Subnautica. Jak widzicie, dalej sobie zbieram te surowce. Tu gdzieś lata ten cholerny Reaper Leviathan. Ale na szczęście chyba mnie troszeczkę olał. Nagrywam ten odcinek oczywiście od razu po tamtym, więc jestem na bieżąco, jeżeli chodzi o głowę. Bo ja mam tak często, że zapominam o niektórych rzeczach, tak? Dobra, lecimy sobie do naszej bazy, zrobimy sobie ten upgrade. No i lecimy za chwilę naszym kombinezonem Brown do niższych odstępów, że tak powiem. Polecimy sobie tym kombinezonem, ja ten kombinezon pewnie w ogóle zostawię tam gdzieś na dole, żeby nie było lipy. Wypłynę sobie i po prostu tym cyklopem, jak już zrobię sobie upgrade z kianitu, to po prostu, wiecie, wrzucę na bieżąco i dopiero wtedy zabiorę też ten kombinezon Brown, bo nie będzie chciało mi się pewnie wychodzić, bo tam jest dosyć głęboko. A tak, wiecie, zawsze po prostu będę nawet łatwiejszy tryb manewru z tym wszystkim. Dobra. Więc tak, po pierwsze to ja się muszę naprawić, bo tutaj naprawdę już jest trochę kicha z tym simotem. Najgorsze, że jak mam rozwalić na ten simot, to te upgrade nie zostają. Ja non-stop muszę w ten sposób niestety się bawić. Nie wiem, że tutaj hull damage. Niestety, ale nie daje nam nawet chwili, kurde, żeby się ogarnąć. Trochę lipa. Dobra. Moduł ulepszenia skoku prawa. Tak, to nam było potrzebne. To nam było potrzebne. Siarkę sobie, resztę zostawię. I lecimy do naszego kombinezonu Brown. Siarka była tu chyba gdzieś. Si. Była siara. Muszę sobie iść za chwilę jeszcze arbuzy połapać. W ogóle, czy ja mogę na przykład zrobić sobie kostki odżywcze, bo nad tego nie wiem. Może ona żywność? Nie ma czegoś takiego jak kostka odżywcza. Tylko można widocznie znaleźć, szkoda. Kudą! I to chodzi o samochód. Kwarców zostaje. W ogóle ja sobie też tutaj, wiecie co, zabiorę te ogniwa. Tak, na zaś, żeby one były gdzieś tam przy mnie. Wodę mam, wszystko mam. Idę jeszcze tylko zjem na samą górę. Nawet chyba w dobrym miejscu jestem. No, oczywiście, że tak. No. A, dobra, wiem. Nie jestem w dobrym miejscu. Nie jestem, moi drodzy, w dobrym miejscu, bo ja chcę ziemniaka, bo ja wodę mam. Arbuzy są tylko po wodę. Tam potrzebujemy chińskie ziemniaki. Okej. No i pykniem sobie. Pyk najedzony. Idziemy. Idziemy, bo mamy masę rzeczy do zrobienia. Masę rzeczy do zrobienia. Dzisiaj sobie ten kijanik w końcu ogarniemy. Wypłyniemy sobie simowym też oczywiście teraz. Żeby szybciej było. I widać jest spoko, ale no wiadomo, może być trochę problematyczny. Więc lecimy do kombinezonu, schodzimy niżej i patrzymy w ogóle, gdzie to było. Gdzie to było? Po lewej jest zejście i tu jest zejście. I teraz pytanie. Tu czy tu? Inactive Lava Zone. To było tutaj. Tak, bo tutaj sobie wcześniej przechodziliśmy. Tutaj od razu był kijanit. Czyli musimy iść bardziej na south. Tak? Nie na south. Westa. Myślę, że tak. Tak? Nie. Boże, na Easta, nie Westa. West to zachód. East to wschód. Ujebałem, czyli bardziej w tą stronę. No, dokładnie. Dobra.
Więc, tak jak mówiłem, ja sobie najpierw popłynę tam z Simofem. Popłynę sobie z Simofem, zadokuję sobie go tam gdzieś w jakimś miejscu ładnym. Żeby on po prostu był. A bo my ogólnie sobie lecimy w to miejsce, gdzie jest ta placówka zniszczona. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Ja dam radę z Seaglidem przepłynąć taki kawałek? No, raczej tak. Raczej tak. A się wściekł chyba. No nie, nie, nie na mnie. Przecież mówię, będzie znacznie co innego, jak będziemy mieć ten kijanic. Bo już wtedy będzie naprawdę game changer, tak powiem. Tyk, nie? I złapało? Nie złapało niestety. Kurde, ile to potrzebuje? Na serio, jak w Shingeki no Kyojin się czuje. Ale nie powiem, bo ciężko się tym operuje. Tylko tak wydaje, cholera. A? Wejść tak naprawdę na te miejscówki jest bardzo ciężko. Dobrze idę? Dobrze idę. Ja tu chyba jeszcze nie włożyłem tego modułu. Właśnie, poczekajcie. Nie włożyłem tego modułu. Sobie go od razu włożę, o ile się da go teraz włożyć, bo zaraz będzie tak, że się nie da. Chyba się nie da. Cholera. Ale spartoliłem to. No, spartoliłem to. A nie, jest, dobra. Teraz próbuję to zrobić bez tego. Jednak, no zobaczymy, jak to jest powiedziało. Nie, no kurwa. Kochani, to nie ma porównania najbliższego. Prawda, to jest niebała ziemia. Creeper. Oh shit, oh shit, oh shit. Czyżby będzie pierwsza walka? Nie. Krąży, cholera, krąży. Krąży. On mi się wydaje, że on mnie widzi. On wie, że ja tu jestem, tylko ten kwas go też trochę boli. Ten kwas go trochę też boli w dupkę. Au. Dobra, pierwsza walka. Chyba go zabolała dupa. Dziadu garbaty, co ty myślisz? Co ty te kurde myślisz, cwaniaczku? Że jestem już teraz bezbronny? Nie jestem już taki bezbronny, jak sobie myślałeś. Chodź do kwasu. Co, cwaniaczku? Again? Co, kombinatornik Prawn jednak nie jest taki zły. Gdzie już jestem? Jestem już niedaleko. Widzę, że cwaniak nie ryzykuje. Jego też to trochę boli. Jego też już co widzę, że trochę boli. I bardzo kurwa dobrze. W końcu możemy się przed tymi dziadami bronić. To już nie jest po prostu walka jednostronna. Tylko no ja też już potrafię trochę walnąć w łeb. Naprawdę mega mnie to cieszy.
Pyk, kurwa, z buta wjeżdżam. Ja się mogę... Tak, ja się mogę ich... czepiać. Zabiłem to gucio. Leżysz. Gdzie jest kijanit? Szukamy kijanitu, kochani. No i teraz ja mogę walczyć. Kurwa, jeszcze ja wcześniej nie zrobiłem tego pięknego urządzenia. To jest na siebie złe. Wiecie, tutaj muszę też powoli to robić, bo... Wyciągnął mnie. Zapomniałem o tym. Dobra, on jeszcze ma ze mną szansę. On ma jeszcze jedną szansę. Zapomniałem, że on wyciąga. Wiecie, to jest problem jeszcze taki, że no to 1300 metrów mnie trzyma non stop. Widzę kijanit. Nawet dwie. Wiecie co? Zapiszę, bo jak tu padnę, to będzie lipa. Nie mamy kijanit, więc teraz już to jest najbliższa droga do... Bon gnoju. Co? Ja też dodaję DPS-y teraz. Dobrze jest. Powiedziałbym nawet, że jest bardzo dobrze. To najgorsze jest to właśnie, że teraz muszę jakoś się wydostać stąd, prawda? Tamten Reaper Leviathan sobie pływa. Ja bym zostawił gdzieś w okolicy przynajmniej ten skafander. No, tak trochę jest lipa. Wszystko. Zebrał wszystko. Kijanitu. Weź się teraz, człowieku, wydostań stąd. Weź było łatwo. Znaczy zejść. To widzę, że możemy sobie przyczepiać tą przystawkę naszą i ładować sobie ten skok. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. 51 stopni. No i naprawdę ten moduł skoku tutaj robi robotę. Gdyby nie to, to byłoby naprawdę ciężko. Pa. Nie, no ogólnie naprawdę nie ma tragedii, jeżeli chodzi o funkcjonowanie z tym skafanderkiem. Myślałem, że będzie gorzej. Naprawdę, wiecie, ten skafander będzie taki dosyć problematyczny pod względem w ogóle funkcjonowania, że będzie taki oporowy do poruszania się. Chociaż nie powiem, na początku taki się wydawał. Taki on się wydawał. Ale teraz już naprawdę na luzie to wszystko działa. Powiem nawet więcej, że jak się zaczyna człowiek przyzwyczaić do tego funkcjonowania tego skafandra, to już nawet chyba szybciej nawet niż Seaglidem można się poruszać. Zobaczcie, jak ładnie to teraz zaczęło już iść. Chyba do mnie idzie. Dobra. A,
widzę, że już kolega mnie zostawił. Kolega chyba nie chce już ze mną zbytnio się próbować. Chyba go zabolała dupka. Chyba koleżkę zabolała dupka. To wiecie, teraz zostawiłem Simopa tutaj. Trochę głupio zrobiłem. Znaczy, ja się na razie na pewno przesiądę w tego Simopa, bo ja go nie chcę zostawić. Zostawimy sobie skafander tutaj tak ładnie. Kijanin wyciągnięty. Biorę Simopa, wracam nim. On już raczej nam tutaj. Naprawdę, to już będzie tylko pojazd do przemieszczania się w górę. Nic więcej zbytnio. Nic więcej zbytnio. No, on ma tylko tu 900. Naprawdę boli mnie to, że on ma tylko tu 900. Szkoda. Niestety, ale nigdzie indziej nie widziałem ulepszenia na powyżej 900, bo mam teraz już za trójkę chyba. Nic nam to zbytnio nie da. Tak patrzę, chyba wydawało mi się, że ktoś tam nie dzwonił na telefon, ale nie. Tylko jakaś ikonka się dziwna pojawiła, to chyba ten... Podzwonienie, wiecie, przez Wi-Fi. Często mi się to pokazuje i czasem myślę, że ktoś jednak do mnie dzwonił. Dobra, czyli tak, robimy to tylko po sobie ulepszenie. To po pierwsze. Kurde, nie strasz mnie. No bo tutaj tego nie ma. Tu jest tylko w ogóle kompensator ciśnienia WZ1. A jeżeli chodzi o to... polianilina. To jest reaktor termalny kombinezon oprawny. Moduje ogniwa energetyczne przy źródłach wysokiej temperatury, nie kumuluje się. Spoko loko. I do cyklopa... Do cyklopa mamy chyba gdzie indziej. Wspólne moduły to jest wzmocnienie kadłuba. Kompatybilny z Simopem i Prawn. Wiecie co? No, nie powiem, że nie, bo przydałoby się to w tych wspólnych modułach. Moduł sprawności silnika również by się przydał. W ogóle tu mogę zrobić tą polianilinę. Polianilina, kwas chlorowodorowy. Na szczęście tak. Teraz tego tyle, że ojej. Dobra, to to już jest. Wspólne moduły. Dobra, mamy reaktor termalny kombinezonu prawny. Oprócz tego, tam mam głębokościówkę, mam również ulepszenie skoku, teraz będzie termalny. No i mogę sobie wybrać, ale wolałbym chyba wydajność silnika. Czyli polianilina, kolejna. I chip. I chip potrzebujemy. Jeżeli chodzi o kombinezon Prawn, to już będziemy mieć wszystko. Dobra. Tylko wiadomo, teraz jeszcze potrzebujemy do cyklopa, ale żeby zrobić cokolwiek do cyklopa, no to my musimy iść do cyklopa. Taki jest problem, że to się robi w cyklopie. Nie da się zrobić tego zewnętrznie. To jest szkoda. Moduł głębokościowy, kombinezon Prawn, WZ2. To też mogę zrobić tu. Nawet trzeba zrobić to tu. Nawet trzeba. W ogóle nie wiem, czy nie ma trójki. Chyba nie ma trójki. Ja zrobię. Ja to zabiorę. Ja to zabiorę i zrobię to na naszym cyklopie. Tylko tak. Tu jeszcze zabieram to. Myślę, że... No w sumie mogę wziąć jedno.
Wymienię sobie tutaj tą bateryjkę. No to sobie włożę. Niech ona się ładuje powoli. Dobra, woda jest. Będę chciał jeszcze na pewno iść po ziemniaki te chińskie. Tu jest arbuz. Chiński ziemniak. No tą wodę mogę wypić. Dobra, miejsce już nie mam. Przynajmniej te dwa ziemniaki, niech one sobie rosną. Jest szansa, wiecie co, może je zjem też. To nie jest głupi pomysł. Nie jest głupi pomysł, żeby sobie to zjeść. Dobra, jesteśmy już napełnieni. Tam to sobie zasadzimy, powinno nam starczyć zanim to wyrośnie. Przynajmniej tak mi się wydaje, tylko mam nadzieję. Chodźmy do... Cyklopa. Co to w ogóle jeszcze urosło? Ty tu lasek. Mogę cię skanować, widzę. Czym ty jesteś? Wyglądasz jak... No właśnie, nie wiem jak co. Tytulasek to mały roślinożerca o szarym barwieniu, który cechuje się rozwiniętą inteligencją, ciekawością i przywiązaniem. O dziwo tego gatunku nie napotkano na wolności, a zeskanowany okaz musiał być sztucznie wyhodowany w zbiorniku na obce formy życia. Cykl życia. Z powodu braku dzikich okazów niewiele wiadomo na temat cyklu życia przytulaska. Możliwe, że zmieniły się warunki środowiskowe, doprowadzając gatunek na skraj wygnięcia i pozostawiając jaja w permanentnym stanie zastoju. Możliwym jest również, iż przytulasek został genetycznie zmodyfikowany, a nawet przywieziony na 4546 bez innego świata. Zachowanie. Wiemy, że przytulasek jest roślinożercą, który wykazuje silne zachowanie społeczne w interakcjach międzygatunkowych. Jak zaobserwowano u ziemskich delfinów przed ich wymarciem, także to stworzenie wydaje się rozumieć pojęcie innych umysłów, co jest głównym wskaźnikiem prawdziwej świadomości i próbuje komunikować się z serią ćwierkeń i świergotów. Przed i nie stawiamy przecinka. Interakcja. Dowody wskazują, że przytulasek jest w stanie zrozumieć i wykonać proste polecenia, dodatkowo potrafi odczytać stan emocjonalny osób wokół niego i na niego zareagować. Podsumowanie. Emocjonalna więź między żywymi istotami to podstawa zdrowego zdrowia psychicznego. Dobra, czy ja coś ci mogę zrobić? Mogę cię zabić? Nie chcę. Nie, no chyba nie. Dobra, na razie na ciebie przytulasek nie mamy zbytnio czasu. Nie obraź się, ale no, dzisiaj chcę jeszcze pójść do tego biomu, ognistego, lawowego. Dla ciebie tu zrobimy. Tak, by the way, po co ja to... A, dobra, chyba wiem. Ale ty niepotrzebnie to wziąłem. Nie mam prądu. Niepotrzebnie to wziąłem, kochani, bo... Bo ja i tak nie wziąłem surowca na to. Nie wziąłem na to surowcy. Dobra, moduł naprawczy przedziału dokującego cyklopa. O, ciekawe. Ciekawe. Polinilina. Polianilina, Kian 4. Na szczęście tu powinien być nasz fabrykator, więc robimy sobie dalej polianilinkę. Okej. Okay. Widzę, że nie jest jakoś ciężkie do zrobienia. Może tych grzybów mam od cholery. Kapteczka się w ogóle... Wyprokowała się. Okej, okay. I teraz możemy sobie to zrobić, tak? No dokładnie. Moduł, na który każdy czekał. Jak to w ogóle wygląda teraz z naszymi tymi modułami? A mam już ten moduł. Aha. Chyba system przeciwpożarowy na razie wyrzucam, bo chcę sobie zrobić moduł reaktora cyklopa. Widzę, że mamy Brown jeszcze. O, dobra. Niech tak to wygląda. Niech tak to wygląda.
My się teraz powinniśmy ładować z tego, co rozumiem. Tylko, co? Ja zobaczę sobie, co jeszcze potrzebuję do tego. Bo chcemy zrobić głębokość... 5 tyton, 2 lit i kianit. 5 tyton, 2 lit. Dobra, to ja sobie to wezmę. Wiadomo, jak się stąd odsuniemy, to już niestety nie będę mógł tego zrobić, prawda? 5 tyton, 2 lit. Dobra, tytanu mamy od cholery. Lit jest w różnych surowcach, z tego co pamiętam. I... Dobra, płyniemy. Płyniemy, kochani, bo czas nas goni. Mam jeszcze 20 minut. To nie jest dużo. To nie jest dużo. Wjeżdżamy ten grajdą i płyniemy. I miejmy nadzieję teraz, że naprawdę uda nam się ładować te wszystkie ogniwa. Nie będzie to większym problemem. Dobra, no to włączamy silniki. I płyniemy. I płyniemy. To pamiętaj, że nie mam czym gasić, więc też nie chcę zbytnio się tutaj rozszalibywać. Jezu, jest takie słowo jak rozszalibywać? Chyba nie ma. No ale nie chcę szaleć z tym wszystkim. Myślę, że nawet nie wiem, czy mamy tam jeszcze gaśnicę, co jest śmieszne. Może też powinniśmy zacząć robić te torpedy, no nie wiem. Ale no, nie wydaje mi się, żeby to było konieczne, skoro mamy teraz ten kombinezon Prawn, który naprawdę robi robotę. On naprawdę mega robi robotę teraz. I zauważcie, że cyklopem też tylko zejdziemy na 1300 metrów. To oznacza, że zaparkujemy sobie go tam gdzieś w okolicy. Gdzieś przy jakimś gejzerku czy coś. No kurwa, to się teraz ładuje pięknie. Teraz pięknie ładuje. Nie wiem czemu, ale mnie podniosło do góry. Może w coś przywaliłem. Być może w coś przywaliłem. Ale to mówię, teraz pięknie się ładuje, 100% mamy bateryjki, kurde. Coś pięknego. Będzie trzeba jeszcze w jakiś sposób przedostać się między tym dziadostwem. Dobry kombinezonik. Kurde, no pięknie to działa. Pięknie to naprawdę działa. Kombinezonik się teraz też pięknie naładuje. Wiecie, no mamy jakby nie patrzeć termalnie tu i tu. A właśnie, poczekajcie. To niech sobie działa. My sobie możemy w tej chwili... To wykotwórz konsolę ulepszeń. Możemy sobie zabrać moduł głębokościowy do 900. I teraz sobie zrobić WZ2. Było 1300. W tej chwili ulepszenie mamy do 1700. Wydajność silnika. I chcieliśmy jeszcze Thermal Prawn. No i dobra. No i dobra. Płyniemy. Lecimy na Szczecin. Pozdrawiamy ludzi ze Szczecina. Widać, że trochę teraz ten prąd zaczął spadać, ale to tylko i wyłącznie z tego powodu, że ładuje nam się również ten kombinezon. Kombinezon niby ma dwa ogniwa, więc no... A chyba tylko jedno się zużywało. To jest ciekawe, one chyba mnie z tego panie mogą wyciągnąć. Kombinezonu mogą, ale z cyklopa chyba już nie. Zapiszmy sobie grę, bo się boję trochę, trochę się cykam. Trochę się cykam. W ogóle szkoda, że się tego dziadostwa wybić. No chociaż może się da. Może ja o czymś nie wiem. Okej. Okay. Gdzieś to jest. Dziadostwo. Nie wiem gdzie. Gdzieś tu jakieś dziadostwo jest.
Tu jest ten lewajatan. On się w skały wpieprzył. No to ciekawe. Dobra, na szczęście nas nie zauważył. Na szczęście jesteśmy tutaj safety. Dobra. Sporo to zżera. Fajne to jest. No ale wyłącz, szkoda prądu. Znaczy mnie tutaj gardziołku zaczyna boleć coś. Niedobrze. Niedobrze. Dopiero co mi przeszło, już kolejna choroba. No to by było słabe. Teraz nawet się nie boję zbytnio ten prąd, bo wiem, że zaraz sobie wlecimy na naprawdę ciepłe miejsce i tak naprawdę to mi ta bateria się będzie ładować. Wiecie, wcześniej tak naprawdę no, był taki problem, że nie dość, że tu były te pasożyty, które na nas sobie tu działały, no to jeszcze wiadomo, ten silnik i tak dalej, to wszystko działa, tak? 83... 82, no i już rośnie. Już sobie to rośnie ładnie. Teraz się nawet nie obawiam tego, że tam zejdzie mi do 50 czy gdzieś. Dobra. Jak to wygląda? Tutaj prosto jeszcze. Tu jeszcze można by było jakąś bazę zrobić. Widzę kolejny kijanit. Jesteśmy do jakoś 1200 metrów, okej. Okay. Wiecie co, nie wydaje mi się, żebym widział... Żebym widział gdzieś tutaj... ulepszenie do cyklopana WZ3. Czy było coś takiego? To jest tylko WZ1. WZ3 może być tu w teorii. WZ2 jest, ale WZ3 nie widzę. Nie, jest WZ3. Sztabka plastali. Zjebałem to trochę. Zjebałem to troszkę, bo mogłem bez problemu sobie zrobić WZ3, no ale dobra, trudno. Żyję. No, mamy nowy biom. O kurde. Czy tu lasek? No tak wygląda. O ty w dupę węża, czym ty jesteś? Czym ty kurde jesteś? Zapisz grę? Trochę się cykam teraz, powiem wam szczerze. Nie wiem, czy nie zdechniemy tu zaraz. Nic tam na nas nie gryzie. Na szczęście nic. Gdzie on jest? Nie widać go. Przynajmniej ja go nie widzę i to mnie bardzo martwi, że ja go kurde nie widzę. 200 metrów. Jakieś manty dziwne pływają, o yes. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym tak marnował energię, jak teraz bym się spieprzać. Coś tam jest? To być może tu w ogóle jest przejście do naszej bazy, nie będziemy musieli tak naokoło zapierdzielać. Pierdziele, co tu się dzieje? Wiesz co, że ten koleżka mi zniknął... Zniknął mi z pola widzenia.
Na tu chyba. Gdzieś go widziałem przez sekundę. Jest, tak. Tam sobie pływa. Szybko mi się ładuje? No niezbyt. Niezbyt się szybko ładuje. Aleś ty wielki. Aleś ty kurwa wielki. Jak to wygląda? Tu jest jeszcze jakieś zejście, ej. Tu jest jeszcze jakieś zejście. Nie, to chciałem pchnąć. Nic mnie nie gryzie, nic mnie nie gryzie. No, stworzenia są tu naprawdę bardzo dziwne. Wydaje mi się, że my jeszcze musimy tu niżej zejść. Wygląda tu tak, to jest zejście niżej jeszcze. A jak my tu byliśmy? A, zobaczcie! Tutaj byśmy się jeszcze jakoś tak wspięli, to teoretycznie do bazy mam dosyć blisko. Widzicie, co mnie tutaj trochę przeraża? Mam 1250 metrów. Ale mi się już, kurde, kończy zasięg. Zastanawiam się, czy by nie próbować wrócić tutaj do naszej bazy. O ile jest to jakieś przejście, bo to też nie wiadomo. No dobra, spróbujmy, nie? No dobra, czego się dowiemy o kilku aspektach tak naprawdę na tej mapie. Być może zaraz będę spierdzielał. Bo ja tu nie widzę żadnego przejścia, to jest najgorsze. Niby mamy 28% energii, ale no mówię, no tyle dobrze, że nawet wreszcie czego weźmiemy sobie, nie wiem, baterię z tego naszego skafandra. I jakoś wrócimy. Jakoś wrócimy. No liczę na to, że teraz znajdziemy jakieś przejście. Żeby to było spoko. Nie wiem, czy to nie jest samobójstwo, co w tej chwili zrobiłem, ale... No nie wiem, zobaczymy. Na razie jeszcze nic mnie nie goni. Tylko oczka rozwalam, dobra. Dobra, jest przejście, kochani, jest przejście. Wrócimy się do bazy. Zrobimy sobie WZ3. Bo możemy to zrobić. Nie wiadomo, no to już jest dosyć elegancko, jeżeli chodzi o przejście. Nie ma żadnego lewiatana. Też nie powinno nam to sprawić problemów większych. Znacznie jest bliżej. Ale mówię, wolałbym jednak mieć tego... tego swojego cyklopa jednak no razem z tym kombinezonem. Wiadomo, kombinezon kombinezonem, ale... jakoś bym się czuł bezpieczniej. Nic mi na mnie żre? Nic mi nie żre. I zobaczcie, że naprawdę mamy to blisko. I faktycznie w każdą dziurę, tak jak Patrycja powiedziała, da się wepchać. Da się naprawdę na easy wepchać. Powiem wam osobiście, że ja to sobie chyba nawet... nie będę zbytnio wynurzał tego cyklopa. Zostawię go, niech on się ładuje. Zostawię go, niech on się ładuje tutaj. Ja sobie na Siglajdzie szybko polecę. I zbiorę surowce na to wszystko. Bo to jest już tutaj, tak? Dobra. Silnik wyłączony. Tu się ładnie grzeje. Wszystko elegancior. Co my potrzebujemy do WZ3? Tapka plastali jedna. Dobra. Powinno być łatwe do zrobienia. Dupa przypieczę. Mam nadzieję, że dobrze płynę. Mogłem zapisać. No dobra, na luzie.
Tak, bo to w ogóle to było to zajście, wiecie, boczne. To w ogóle na początku tą bazę planowaliśmy. Nawet o tutaj ona była na początku. Sam Jośkim. No ale wydaje mi się, że naprawdę jest znacznie, znacznie lepiej. Tutaj, gdzie ją zrobiłem. W ogóle wam też nie pokazałem, na jakiej zasadzie działa ta energia. A energia działa bardzo śmiesznie. Zrobiłem 4 odbiorniki termalne do tego wszystkiego. Tylko to też jest zrobione w ten sposób, że zrobiłem kilka platform, połączyłem tak jakby jedną jednostkę i teraz bezprzewodowo dostarcza mi to energię. Bug być może, ale działa. Tyk. Dobra, plasta i sztabeczka. Sztabka plastali. Tę noteczkę mogę wziąć. Weź sobie tu wodę też. Niech ona się tam już robi ładnie. Polecę po te ziemniaczki. Dobra. Te dwa. Elegancko. Naprawdę te ziemniaki wystarczają na ludzie. Tyk. I zróbmy sobie to ulepszenie. Teraz trzeba tam dopłynąć. Teraz tam trzeba dopłynąć, kochani. To też będzie nie takie ciekawe. Zobaczcie, że w ogóle pęcherzówki wypływają. To jest ciekawe, bo na tej głębokości te pęcherzówki nie występują zazwyczaj. Zazwyczaj. A jak widać, czasem występują. Tak samo te galeryciaki. Zobaczcie, ile tego jest. Kurde, normalnie to się pałęta, a ja nie miałem galeryciaków. Miałem z tym problem. Tam z tych grzybów tutaj teoretycznie dobra biomasa by była. No, mamy tego zasadzone też w cholerę, jakby nie patrzeć. Ale jednak. Tam jest cyklopik. Ciekawe, ile ten cyklop się nadał. Miał chyba 31%. No 31%, zobaczymy, ile to się naładowało. Tytan. No już się ciepło w dupkę robi. Zielonego tu pływa? Co to jest? Dobra. Coś mnie tam już z siebie widziałem. A, już. 34, no ale to tylko dlatego, że... I te dziady tu. 26. Tego nie mam. A, moduł, ale kurwa, jak ja ten moduł głębokościowy wysunę, to będę miał naprawdę bardzo mało czasu. Szybko. 1700 metrów. Bardzo stało po dupie? Nie. No mam już 1700 metrów, dobra. Bardzo fajnie. Mega fajnie. Weź teraz wykręć. Spokój jest. No jednak przyjebałem. Au. Nie lubię tym pływać. To niby wale. Trochę z opóźnieniem to działa. Halo. Proszę nie oszukiwać. Trochę niżej. Wracamy do naszego, no właśnie, przytulaska, tak bym go nazwał. Przytulaska, który tam sobie pływa. Nie mamy już 1700 metrów, więc też mamy to zanurzenie naprawdę bardzo, ale to bardzo wysokie. Czyli nie musimy zbytnio bać. Tylko żeby nie uszkodzić się zbytnio, to będzie naprawdę dobrze. Prąd naprawdę, no... Musiało być naprawdę już źle z nami, żeby tego prądu nam zabrakło. Więc też spoko.
Żeby, wiecie, jeszcze jakoś sobie zrobić tą osłonę, która by jakoś, nie wiem, raziła może to wszystko, tak automatycznie, żebym nie musiał tego włączać. Bo to sporo jednak zajmuje tego, czy zabiera tej baterii. Tak trochę Lipton. Dobra, no schodzimy sobie niżej. Schodzimy sobie niżej, ale moi drodzy, to by było na tyle, bo już za 45 minut minęło. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grałdosz Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnym odcinku Subnautica. I być może już jesteśmy na jakimś etapie, gdzie tą grę będziemy może powoli kończyć. Dobra, trzymajcie się raz jeszcze, no i co? Hej, hej!